Kupco miał największy wpływ na Pani decyzję o zostaniu aktorką? Jak ta kariera się zaczęła? Jak trafiła Pani na studia aktorskie? Ojej, jakie skomplikowane pytanie. No znaczy, myślę, że to się tak rozbudzało we mnie te pragnienia zostania aktorką poprzez to, że oglądałam teatry telewizji, czy że jak byłam w teatrze, to takie, poczułam takie pragnienie, że o, chciałabym bardzo uczestniczyć, grać w takim spektaklu, a nie tylko go oglądać. To gdzieś taki był proces, który mi towarzyszył od chyba szkoły podstawowej. No i oglądanie tych wspaniałych aktorów z tego pokolenia, które już niestety, ci mistrzowie już podchodzili i na przykład taką idolką była Irena Kwiatkowska. Jak pamiętam, jak w liceum poszłam na spektakl z jej udziałem, to śmiałam się do łez i po prostu uważałam, że to jest no, tak genialna aktorka, która potrafi w tak abstrakcyjny sposób grać, że to gdzieś potem, jak po latach już byłam aktorką i grałam jej córkę w spektaklu Upiór w kuchni, to byłam najszczęśliwsza i tak sobie pomyślałam, Boże, gdzie ja bym kiedyś pomyślała, że będę grała z tą wielką Ireną Kwiatkowską. Także na pewno oglądanie wspaniałych aktorów rozbudzało we mnie takie pragnienie, żeby też tym się zajmować. A jakie role teatralne czy filmowe, ewentualnie kabaretowe, miały dla Pani największe znaczenie w karierze? No w ogóle udział w kabarecie Olgi Lipińskiej był dla mnie bardzo ważny. To był taki przełom. Na początku byłam w teatrze komedia, byłam 7 lat aktorką teatralną. Później, kiedy dostałam propozycję zagrania w teatrze, w kabarecie Olgi Lipińskiej, telewizyjnym, no to był taki przełom, bo tak i praca regularna w telewizji i w takim gatunku, który jak się okazuje był mi bardzo bliski. Nie koniecznie właśnie dramatyczne jakieś role czy spektakle, tylko właśnie to poczucie humoru, piosenka, krótkie scenki, to był coś takiego dla mnie. Ja się w tym czułam świetnie. Tęsknię na pewno za tą formą kabaretu, który był, to był kabaret aktorski, gdzie grają aktorzy i gdzie są fantastyczne teksty, piosenki, sceny. Mieliśmy dużo zabawy z tym kabaretem i mieliśmy też komfort pracy z Olgą Lipińską, że to będzie wszystko wspaniały efekt na końcu. Świetnie zmontowane, świetny wyraz, choreografia, kostiumy i tak jest, bo do dzisiaj te piosenki trzymają jakby taki poziom, one się nie starzeją, wiele tekstów jest aktualnych, a sposób wykonania, mimo że to było w latach 90., naprawdę w dalszym ciągu jak na studio telewizyjne uważam, że były mistrzowsko robione. Mówię tutaj o właśnie całej tej opiece Olgi Lipińskiej nad tym i to było fantastyczne. Świetna zabawa i komfort pracy. Jeśli chodzi o osoby z branży teatralnej, filmowej i kabaretowej też, to kto Panią najbardziej inspiruje? Bo jeszcze właśnie chciałam podkreślić to, że dla mnie wielkim zaszczytem było móc pracować z takimi wspaniałymi osobowościami, bo tak jak mówię, że trafiłam właśnie do Olgi Lipińskiej do teatru, do Adama Hranuszkiewicza do teatru. Pracowaliśmy z Wojciechem Młynarskim, z Izabelą Cywińską, z Januszem Majewskim, z Andrzejem Strzeleckim. Wszystko to, myślę nam o tej mojej drodze zawodowej, miało wielkie znaczenie, te spotkania z tymi ludźmi. Inspiracje na pewno aktorskie, profesorowie już w szkole teatralnej, którzy mnie uczyli. Miałam szczęście właśnie, że Tadeusz Łomnicki był rektorem wtedy, miał z nami zajęcia na pierwszym roku. Dzisiaj niektórym młodym nie mówi to wiele to nazwisko. Dla nas to był wspaniały, wielki aktor Andrzej Łapicki, Zofia Mrozowska. Robiliśmy dyplomy, potem na przykład grałam Idalię w Fantazym w reżyserii Ignacego Gogolewskiego. To był też jedna z moich ról dyplomowych. I każde spotkanie z takim wspaniałym aktorem, z jakąś osobowością, z reżyserem, nas wzbogaca, uczy i też fajne było kiedyś to, że w teatrze, jak się było na etacie w teatrze, to dyrektor, reżyser sprawował taką artystyczną opiekę nad aktorem, że czuło się, że on myśli o rozwoju tego aktora, grał taką rolę, może teraz zagra coś takiego, żeby aktor się rozwijał, było się zaopiekowanym artystycznie. Teraz myślę, że czasami młodym aktorom tego brak, nie mają stałej pracy w teatrze, robią od roli do roli na umowy zlecenie, tu coś zagrają, tam coś zagrają, więc to każde to spotkanie jest ważne. Z fajnym reżyserem, z kolegami aktorami, to nas wzbogaca, to na tworzy to całe doświadczenie. Ja jestem chętna zawsze do takich delikatnych, dyskretnych uwag dla młodych aktorów. Słuchaj, jakbyś tak na przykład powiedział, to było fajniej, jakbyś tak zrobił. No to sobie, a no może rzeczywiście. Nieraz słuchają, a nieraz widzę, że myślą, że
wiedzą lepiej, co też jest charakterystyczne, że człowiek broni swojego i ten. Także to jest na pewno ciekawe. Całe życie się uczymy, całe życie się zyskujemy doświadczenie i myślę, że po tym jak patrzymy wstecz po latach, to było ważne to spotkanie, to, ta rola, a nieraz się pokłada w jakiejś roli dużo nadziei, a potem okazuje się, że ona gdzieś tam przelatuje, w ogóle nie ma znaczenia. Ja cenię te wszystkie swoje na pewno spotkania i długotrwałe, długofalowe prace, jak właśnie udział w serialach Rodzina Zastępcza, Boża Podszewka, Izabeli Cywińskiej czy Daleko od Noszy, to były, robiłam to latami, no i właśnie ten kabaret i na pewno gdzieś zyskiwałam przez to doświadczenie. No chyba tak tutaj też zadawano mi pytanie, czy bez czego bym nie mogła wytrzymać. Myślę, że właśnie bez teatru by mi było ciężko, bo jednak zaczynałam od teatru i myślę, że jest wielkim szczęściem, że mogę grać w teatrze, że przychodzą widzowie do teatru, że są takie fajne spotkania, jak dzisiaj to, bo dzisiaj jednak prawdziwy, żywy widz, jakieś reakcje, jakieś takie fajna energia przepływająca, to jest, to czeka jakoś uskrzydla, dodaje siły i tak jak mówię, tak jak spektakl, takie spotkania jak dzisiaj też są takie fajne. A jak radzi pani sobie z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym? No na pewno to nie jest łatwe, szczególnie jak się ma, się jest młodym, mam dzieci małe i trzeba być, ta praca jest absorbująca, bardzo wymagająca, poświęcania wiele czasu, bo i próby, potem praca w domu nad rolą czy nad materiałem, jaki się przygotowuje, wieczorem spektakl, wychodzenie, przy małych dzieciach wychodzenie do teatru wieczorem, kiedy one, kiedyś któraś koleżanka aktorka powiedziała, wiesz co to jest wychodzenie do teatru, to jest zrzucanie dzieci z nogi, że dzieci się czepią, mamo nie idź dzisiaj, nie idź. Ja już nie mam małych dzieci, ale bardzo podziwiam swoje młodsze koleżanki, które czasami same wychowują dzieci i mają, i muszą i pracować, i być w formie, i pięknie wyglądać, i być fajną matką, i spędzać z dziećmi czas, i z rodziną. Na pewno jest to zadanie trudne, ale no są takie zawody po prostu, że one są wymagające, absorbujące, ale przy wsparciu rodziny całej. Ja miałam zawsze wsparcie duże rodziców i mimo, że też mnie nie było przez pewien czas często w domu, to wiedziałam, że tam jest mama, że ona tam wszystko posprawdza, czy lekcje odrobione, czy że są najedzone, obiad zrobiony. To jest nieoceniona pomoc. Ja jestem mamie wdzięczna i zawsze to podkreślam. Mówię, mamo, dzięki tobie, tutaj mam takich fajnych synów, że tyle poświęciłaś im pracy też. Wspólna taka jakby, no pomoc w ogóle całej rodziny, ale w pewnym momencie już tak postanowiłam nie narzekać na to, że to się ma właśnie mało czasu dla bliskich, bo się im wynagradza to w inny sposób. Trzeba wyszukiwać jakichś takich fajnych momentów, kiedy razem się spędza czas, gdzie się wyjeżdża na wakacje, na narty, na jakieś wyjazdy, które, jak mogłam wziąć syna młodszego, kiedyś grałam Sylwestra w Sydney, wzięłam go ze sobą. I też wspominamy to do dzisiaj, wtedy zobaczył właśnie, on, to było najważniejsze, żeby on zobaczył kangury i misie koala. I mówię, Boże, mówię do koleżanki w Australii, mówię, słuchaj, 1 stycznia, to był Sylwester, a potem 1 stycznia mówię, my musimy gdzieś pójść do jakiegoś parku, zobaczyć te misie koala, bo on nie może wyjechać z Australii, żeby nie zobaczył. No i wspominamy do dzisiaj właśnie ten wyjazd, jak wiele innych wyjazdów. No, to każdy zawód ma plusy i minusy, ale myślę, że więcej tutaj jest takiej radości, którą, jeżeli człowiek wykonuje zawód, który mu sprawia radość, dodaje energii, to chyba jest najważniejsze. To znaczy nie koszt, żeby to było kosztem rodziny, ale jak rodzina, wszyscy są wyrozumiali, są tacy, tworzą taki wspólny front, to myślę, że zawsze jakoś to można poradzić. Co Hanna, co Hanna Śleszyńska w życiu ceni najbardziej? Właśnie im człowiek jest starszy, tym to się tak przewartościowywuje. Kiedyś się mówi, że o, myślę jeszcze o rolach, o tym, o tamtym. Później po czasie patrzy się na te role, no fajnie, fajnie, że to wszystko, ale co jest takim wymiernym? Wymierne w życiu jest to, że
jeżeli człowiek ma do kogo zadzwonić, ma przyjaciół, którzy go pocieszą, jak mu jest źle, jak coś mu się dzieje, którzy się cieszą z jego sukcesów, otoczony jest rodziną i to jest takie autentyczne, że naprawdę wszyscy się ze sobą dobrze czują. Ja mam szczęście takie, że u mnie w rodzinie się nikt nie kłóci, wszyscy doceniają swoją obecność i cieszę się, że mama moja, seniorka nasza, w tym roku skończyła 90 lat i dużo mamy dla niej takiej, otaczamy ją opieką, jesteśmy dumni, że ją mamy. Myślę, że ona też to czuje, tą naszą miłość. Cieszę się, że mam właśnie wspaniałych synów, synową. Mam nadzieję, że będę jeszcze drugą synową. I to, że właśnie rodzina się powiększa za chwilę i myślę, że to są takie rzeczy, takie trwałe wartości. Kiedyś właśnie dziadek Kuby napisał taki mu punkty, że co, jakie to jest kolejność, że jest pierwsze, na pierwszym miejscu to jest rodzina, potem przyjaciele, potem dopiero praca, potem tam jakieś przyjemności, coś tam, że jednak, żeby doceniać to, człowiek jak jest młody, to tak trochę stroni od rodziny, trochę ma dosyć tam wszystkich, że tak go osaczają, może ta rodzina, a później docenia to. A w ogóle doceniajmy wszystkie fajne rzeczy, które nas spotykają. Myślę, że to jest też, to trzeba w sobie wypracować to, żeby wiele rzeczy w życiu doceniać. No, to się uczymy tego całe życie, więc ja też się staram doceniać to wszystko, co mnie spotyka. I życzę wszystkim właśnie tej pogody ducha. Myślę, że to, co moja mama ma, mając 90 lat, ona ma pogodę ducha. Ona widzi w ludziach dobre rzeczy, stara się widzieć po prostu dużo pozytywnych, nie narzeka i nie jest ciężarem w ogóle, więc tak, to jest taki dla mnie przykład i chciałabym też taka być, mieć pogodę ducha, widzieć wszystko pozytywnie i doceniać wiele rzeczy.